Ja od dziecka byłem trochę nadpobudliwy, więc od, od dziecka trenowałem karate, później mieszane sztuki walki. Też trenowałem akrobatykę, grałem w zespole muzycznym. Chodziłem do prywatnej szkoły muzycznej i grałem na perkusji. I tak próbowałem wszystkiego, czego można było spróbować, wszelkie sporty, jakie były dostępne. No i w pewnym momencie tak to się potoczyło, że stanąłem na scenie pierwszy raz. I od tamtej pory zacząłem już jakoś kierować się w, w stronę właśnie aktorstwa. I był to taki moment, no bo ja nie byłem jakimś wielkim fanem wszystkich kółek teatralnych szkolnych. Myślę, że te kółka nie były też um, jakoś bardzo mi przychylne. Ja byłem takim uczniem, który całkiem nieźle się uczył, ale miał nie najlepsze zachowanie w szkole. Nie mogłem jakoś usiedzieć ani na lekcjach, ani na przerwach, więc chyba nie pasowałem do końca do takich um, szkolnych przedsięwzięć, powiedzmy, i dopiero w gimnazjum, jak zobaczyłem um, ogłoszenie o castingu do spektaklu profilaktycznego, który był organizowany w Domu Kultury, to jakoś tak postanowiłem, że się tam wybiorę. Um, byłem bardzo skrępowany tą sytuacją i wybrałem się tam z kolegą. Później okazało się, że całe to przedsięwzięcie było organizowane przez Komendę Główną Policji w Warszawie, więc to też nie do końca mi się spodobało. Byłem tam ubrany w czerwony, bawełniany dres i za dużą koszulkę. I wysłuchałem pana, który to prowadził, opowi który opowiadał o całym przedsięwzięciu. I stwierdziłem, że trzeba stamtąd uciekać. Więc już wychodziłem, i to jest właśnie taka filmowa sytuacja, która czasem się jednak przytrafia. I już byłem przy samym wyjściu, chciałem wychodzić. Mój kolega już był za drzwiami, ja jeszcze byłem w drzwiach i wtedy pan Grzegorz Jach, którego też właśnie pozdrawiam, bo możliwe, że dzięki niemu tutaj siedzę, zatrzymał mnie wtedy w tych drzwiach i powiedział, że brakuje nam chłopaku, więc może byś chciał zostać, więc ja wtedy tak, no dobrze, to zostanę. No i zagrałem w tym przedstawieniu jedną z głównych ról. No i od tamtej pory mm, zacząłem jakoś bardziej na to stawiać i bardziej się odważać jakikolwiek działania aktorskie. Ja dostałem się do szkoły za drugim razem, więc no zajęło mi to rok za długo, powiedzmy, ale nie do końca. Ehm, tuż, po, e, tuż po liceum się nie dostałem, wtedy się przygotowywałem do szkoły, chodziłem na zajęcia takie przygotowawcze. Ehm, no i za pierwszym razem niestety mi się nie udało dostać do szkoły, ehm, po czym przez rok studiowałem w prywatnej szkole e, Machulskich w Warszawie. I po roku, rok później udało mi się już dostać do Warszawskiej Akademii Teatralnej. Um, egzaminy do Szkoły Teatralnej to jest, to jest zdarzenie, które po prostu trzeba było przeżyć i, i dostać się do szkoły. I nie rozpamiętuję tego jakoś za bardzo, ale też nie wspominam jakoś źle. Po prostu pamiętam, że już za tym drugim razem, jak zdawałem do szkoły, czyli za pierwszym razem, jak się nie dostałem, czułem się zupełnie. Zupełnie obco w tym miejscu, zupełnie byłem zielony, nie wiedziałem tak naprawdę, co ja tam robię. Dlatego cieszę się, że dostałem się dopiero za drugim razem. Bo rzeczywiście wtedy moje egzaminy były już, przynajmniej dla mnie, dużo bardziej. Mm. Dużo bardziej osobiste. I miałem do nich jakiś stosunek i wiedziałem mniej więcej, po co tam przyszedłem, i że to może jest odpowiedni moment, żeby dostać się do szkoły. I myślę, że to był ten moment. I, i, I tak naprawdę pamiętam tylko moje duże skupienie, i później jakąś ulgę, która przyszła, jak dowiedziałem się, że do tej szkoły się dostałem. Akurat tekst Brechta jest takim tekstem, dzięki któremu. Można przełamać tę barierę między yy, osobą, kandydatem do szkoły, a, a komisją, bo tak nigdy nie wiadomo, czy te teksty mówić gdzieś tam przed siebie, w, w przestrzeń nad głowy komisji, czy do komisji, czy do kogo. No a ten tekst wymaga tego, żeby szybko przełamać tę barierę i mówić do konkretnej osoby i przy okazji nazwać człowieka, który możliwe, że niedługo będzie moim profesorem, idiotą, co wydawało się wtedy dość yy, pociągające i na pewno yy, też po części to przekonało mnie do tego, żeby ten tekst wybrać. I on dawał taką możliwość, właśnie, żeby spojrzeć na kogoś z komisji i powiedzieć mu to prosto w twarz, plus jeszcze zahaczyć o innych członków komisji. Więc to naprawdę w tym tekście mnie zainteresowało. Niech pan siada. Siedzi pan? Proszę się oprzeć wygodnie. Mam panu coś do przekazania, co pana zainteresuje. Jest pan idiotą. Mam nadzieję, że nie ma wątpliwości, że słyszy mnie pan jasno i wyraźnie. W takim razie powtarzam. Pan jest idiotą. I jak Irena, de jak Danuta, i jak Iota. Idiota. Proszę mi nie przerywać. Nie wolno panu mi przerywać. Proszę nic nie mówić. Proszę się nie tłumaczyć. Jest pan idiotą i kropka. Nie tylko ja tak uważam. Pańska matka już dawno to mówiła. Proszę spytać pańskich krewnych. Oczywiście nikt tego panu nie powie, ale całe pańskie otoczenie wie od lat, że pan jest i. To typowe, że pan zaprzecza. W tym właśnie jest problem. To jest typowe dla idiotów, że zaprzeczają. A pan uważa, że ma pan takie same poglądy jak pański kolega, ale to także idiota. Proszę się nie pocieszać, że bywają również inni idioci. To nie jest takie straszne. Można z tym spokojnie dociągnąć do osiemdziesiątki. W biznesie to nawet lepiej. A co dopiero w polityce? Jako ten na i, nie musi się pan o nic troszczyć. A pan jest idiotą. To chyba nawet przyjemne. Jeszcze pan nie zrozumiał? Kto jeszcze mógłby to panu powiedzieć? Brecht. On również może potwierdzić, że pan jest tym na i. Proszę, panie Brecht, proszę się wypowiedzieć jako fachowiec. Czy ten człowiek to idiota? No właśnie.